Bake a Cake to konkurs cukierniczy, który w Poniecu cieszy się ogromną popularnością. Do tej pory organizowano edycję dla dorosłych. W tym roku o nagrody walczyli także uczniowie szkoły podstawowej z Ponieca i Żytowiecka. To, że po pandemicznej przerwie wydarzenia sportowe czy kulinarne jak Bake a Cake wracają do kalendarza ponieckich imprez, cieszy organizatorów. Ja myślę, że nie tylko ja jestem tutaj osobiście uśmiechnięty, ale cała publiczność. Młodzież ze szkoły podstawowej w Żytowiecku i również w Poniecu. Bardzo przyjemny, miły konkurs, słodki i podkreślamy, że najsłodsza gmina w powiecie gostyńskim i nie tylko. Ja myślę, że w subregionie leszczyńskim. Bardzo świetny pomysł. Firma cukiernicza znana pana Piotra Lisiaka już ma następców, także dlatego między innymi jesteśmy wszyscy tu uśmiechnięci, że te tradycje ponieckie nadal są podtrzymywane. W cukierniczym konkursie dla uczniów wzięło udział 14 trzyosobowych zespołów, które miały kilka godzin na przygotowanie tortów i babeczek. Konkurs miał także inny wymiar charytatywny. Zbierano pieniądze dla chorego dziecka. Mamy nadzieję, że dzieci się będą i młodzież oczywiście cieszyła z takiego konkursu ze względu na to, że mogą poznać te wszystkie nowinki cukiernicze i tak jak te prace, które wykonali, są naprawdę pełne podziwu. Widzę ich zaangażowanie, widzę ich pracę, widzę ich zajęcie. Myślę, że będą wszyscy bardzo zadowoleni, a przekaz rzeczywiście jest bardzo ważny, bo cały dochód z tych prac, które właśnie zostały wykonane, będzie przekazany na pomoc Zuzi, która choruje na SMA. Jury obradowało pod kierownictwem Katarzyny Wróblewskiej, która w pierwszej edycji konkursu była jego uczestniczką. Przy wykonaniu babeczek będziemy się kierowali tym, czy zrobili zgodnie z instrukcją po kolei w te, co mieli wpisane w etapach, ale też wystrojem, taką inwencją twórczą i estetyką. Estetyką stanowiska, estetyką wykonania, tak samo babeczek, tortu. Jak ktoś na przykład przyniósł swoje też produkty, jak mnie na niektórych widzę właśnie torty, to już widzę, że one już przemyślały to nie poszły sztampowo z tych produktów, które mieli do dyspozycji, tylko widać, że już te dziewczyny, czy tam ci chłopacy mieli swoją wizję. Nie poszli tak, tak wszyscy, tak z automatu. No i też czystość stanowiska, dodatkowy wystrój. Uczestnicy konkursu otrzymywali wyróżnienia i nagrody oraz dyplomy. Trzecie miejsce zajęła klasa 7 bez Ponieca. Drugie miejsce jury przyznało zespołowi z klasy 8 bez Żytowiecka. Tradycją konkursu jest to, że jego zwycięzca zostaje o tym powiadomiony telefonicznie. I tutaj emocje zawsze sięgają zenitu. Radość ze zdobycia pierwszego miejsca przez zespół klasy 8 bez Ponieca była ogromna. Malwina Waleńska, Oliwia Szaszczak, Zuzanna Ostak. Ja obserwowałam ten moment wyczekiwania, czyj telefon zadzwoni. Jak zadzwonił wasz, to były niesamowite emocje. Spodziewałyście się tego? Trochę tak, bo wiedziałyśmy, że po prostu miałyśmy tyle inspiracji, że spodziewałyśmy się, że któreś miejsce zdobędziemy. Inspirowaliśmy się trochę z internetu i mieliśmy bardzo dużo pomysłów i razem po prostu połączyliśmy i tak wyszło. Czyli co wyszło? Co przygotowałeś? Tort czekoladowy do góry z pralinkami, trochę posypany orzechami, z owocami. Jak poinformował dyrektor Maciej Malczyk, konkurs Bake a Cake dla dorosłych także w tym roku się odbędzie. Planowany termin to listopad.